Mamy dworzec główny w Poznaniu. Zapakowane rowery. Lecimy. Wdarła się dyskusja na temat, kogo rower pierwszy spadnie. No to dotarliśmy, jesteśmy pod Decathlonem w Berlinie. Rozpakowujemy się i startujemy. No to zaczynamy. Na razie nuda, nuda. Nic ciekawego. Wejdziemy na antenę, jak będzie coś ciekawego. Dochodzi godzina 10, za nami 5 km i sobie taką jedziemy tutaj wzdłuż kanałku. Na razie jest przyjemnie. Temperaturka 17 stopni. O, się zrobiło nagle. Tak jest Berlin. A dzwony biły, a pan jeszcze śpi? Co za leń. To powiadają, Berlin piękny, czysty. No ale co, no zobacz, tak ładnie. Tu jest fajnie w parku. Tu jest przyjemnie. I mamy lotnisko Tempelhof. Pierwszy punkt naszego programu, czyli taki wielki, otwarty park, można powiedzieć. Nie wiem, jak to nazwać. Ale wygląda to ciekawie. Łukasz, a jak będzie leciał samolot, to musimy zjechać? Tak, tak. Będzie i zjeżdżamy? Aha. Dobra, dobra. To końca Wiksa. Łukasz, samolot leci, zjeżdżaj! I mamy nieczynne lotnisko Tempelhof. Jedno z trzech, które było w Berlinie. Było jeszcze Schönefeld, które jest czynne po wschodniej stronie, i lotnisko Tegel po stronie zachodniej. Tam nie będziemy jechać. Zaciekawa, to jest otwarta przestrzeń, przeogromna. Ja pierdzielę. No to musi być 2 km. No to muszę sobie zmierzyć. Przecież no. Zobaczyć na Garminę i wszystko. Tak. Pięknie. No tak, pas startowy mała, na pewno. Także pierwsza atrakcja zaliczona, można powiedzieć. Jesteśmy pod Muzeum Techniki w Berlinie. Ale tu bajzel. Ale tu jest to muzeum. I tu gdzieś powinien być samolot, no. To jest, jest, widać go. Łukasz, opowiedz mi, długo ci zajęło ten zwiedzanie tego muzeum techniki? Wiesz co, nie, szybciutko zrobiliśmy to, objechaliśmy tak tutaj i wszystko. A tym samolotem długo jest przejażdżka? Wiesz co, nie, to jest minuta. Minuta? On startuje kółko? Startuje kółeczko nad Berlinem i zaraz lądujesz. Aha, i z powrotem tu na tym tym. Tak, tak jak w każdym muzeum normalnie. Mhm. No. Super. A tobie też się podobało, Piotr? Ile przejechaliśmy? 20 km. Na 20 km jesteśmy. Cinko, cinko. Idzie to kulawo, ale to jest romantyczno-turystyczny przejazd. Natknęliśmy się na coś takiego. Wielki budynek w środku, który jest pusty.
A powiedz mi, tą nagrodę filmową odebrałeś za reżyserię, czy za rolę pierwszą planową w filmie niejakiego Miłoskiego? Tak. Nasze te rumaki tutaj pięknie stoją. Dopijemy to bezalkoholowe piwo i lecimy dalej. Ale niedobre to bezalkoholowe. Mhm. Jakby było z alkoholem, to by było smaczniejsze, ale dalej krzywi aż, nie? Drapie w gardło. Tragedia niesamowita. Polak tu jest, Łukasz, kurwa. Tak? Polak też zginął? Łukasz, kurwa, tu jest, tylko nie ma zdjęcia. Polem jest, no. Dojdźcie, dojdźcie. W 2016 roku. Słuchajcie, jesteśmy pod bardzo ciekawym obiektem. To jest stadion. Na tym stadionie w 1936 III Rzesza, tak, III Rzesza organizowała tutaj letnie igrzyska olimpijskie. I to są o tyle ciekawe te igrzyska były, że pierwszy raz na te igrzyska został dostarczony z Grecji ten płomień. Były pierwszy raz nagrywane na żywo i puszczane w telewizji. No i były pierwsze zdjęcia kolorowe też tutaj z tych igrzysk. I jeszcze jedna taka ciekawostka. Pewien czarnoskóry Amerykanin zdobył na tych igrzyskach tutaj 4 złote medale. To były pierwsze takie igrzyska, na których jeden człowiek jeszcze tak trochę, albo nawet nie trochę, mocno na złość Hitlerowi, który tutaj był i nadzorował budowę w ogóle tego stadionu, przebudowę tego stadionu i był jakby twarzą tych igrzysk. No po prostu czarnoskóry, wiadomo, Hitler rasista, a tutaj czarnoskóry wygrywa z Niemcami i 4 złote medale wyczaskuje. Także piękna, piękna sprawa. I jeszcze jedna jest ciekawostka taka z tego wszystkiego, że ten stadion w czasie II wojny światowej kompletnie nie ucierpiał. Nie było tutaj żadnych działań wojennych, alianci tego nie zbombardowali, nie zniszczyli. Także on został wyremontowany w którymś roku, tam chyba 2004 czy 2000. I spróbujemy się dostać, objechać go. Jak była olimpiada, to on mieścił 110 tysięcy ludzi. Teraz ta ilość jest na pewno zmniejszona ze względów tam bezpieczeństwa, ale no potężna, potężna inwestycja III Rzeszy. Jakby to nie brzmiało, ale tak było. To była niesamowita akcja propagandowa dla Hitlera, żeby pokazać światu właśnie faszyzm, III Rzeszę. Niesamowite miejsce. Ale obiekt jest naprawdę potężny. Potężny, potężny. Ty, Łukasz, mówiłeś, że oni go zadaszyli, nie? Tak, jakoś. Jest zadaszony. Tak, bo on nie był, na pierwotnie nie był zadaszony. Tak, tak, tak. A teraz jest, a jaki mówiłeś zespół, to go ma pod tym? Piłkarski? Hertha Berlin. Hertha Berlin?
No i jedziemy dalej po wegetariańskim kebabie u Turka. Nie wiem jak to się stało, ale się stało. Z jakimś falafelem pierdolimy kebaba. Słuchajcie, taka ciekawostka, bo Ruski obchodzą święto zwycięstwa 9 maja, a tutaj w 1945 Berlin się poddał 2 maja, 8 maja III Rzesza ogłosiła kapitulację, a Ruskie nie wiadomo czemu 9 maja święto. Może jak ktoś wie, to niech da znać, dlaczego 8 III Rzesza się poddała, a 9 Ruskie mają święto zwycięstwa. No taka mała ciekawostka. No. Dobra, lecimy teraz dalej, na pewno Alexanderplatz i... No i kawałek muru berlińskiego jeszcze trzeba zobaczyć, bo też jest po drodze. Mam wieżę na Alexanderplatz, taka oto ładna, tam jest fajne, nie? Tam jest restauracja, której się kręci podłoga, taka atrakcja. I no jest wysoko, jest piękny widok z tej restauracji. Kończymy tą przygodę, panowie. Kilometr został do celu. Wyszło nam 70 km w sumie. Tak, równiutko 70. Jak się podobało, panie Łukaszu? Elegancko wszystko. Bardzo. Tak, Piotr. Zasycony. Zasycony wrażeniami. Jedzenie zajebiste. Wegetariańskie. Kurasa. Właśnie biorę pod uwagę. Woda, piwko bezalkoholowa. Tak, bezalkoholowa. Cały czas na zerówkach. Tak. Jak prawdziwi sportowcy. Jak się stało na sportowca. Przez Niemcy na trzeźwo. 70 km dziabnięte po Berlinie. Co nie jest takie proste. I też nie należy patrzeć tu na naszą średnią, bo tu się ciągle staje, światła ogląda. Podziwia. Robi w pocie.
Za szybko nie można jeździć, bo po mieście nie wolno, a jak? No i kończymy to pomaleńku. Jeszcze tylko się zapakować i dojechać do domku.